Monika Eland, studentka Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, została mistrzynią Polski seniorów w gimnastyce sportowej. Zawodniczka KS AZS AWF IS Gdańsk zaprezentowała skok gimnastyczny, stając na najwyższym stopniu podium podczas indywidualnych mistrzostw Polski, które odbyły się w Zabrzu. Bardzo się cieszę z tego ponownego zdobycia medalu. Pojechałam z trenerem, z koleżanką, z trenerem Weroniką Woźniak, która również tu studiowała na Akademii Wychowania Fizycznego. Również bardzo mi pomógł trener, z którym od małego trenowałam, z Olsztyna, pan Darek Laszuk. Piotr Myszka zwyciężył w regatach Pucharu Świata w Holandii w windsurfingowej klasie RSX. Był to ostatni test przed zbliżającymi się Igrzyskami Olimpijskimi Tokio 2020. Nasz reprezentant potwierdził olimpijskie aspiracje medalowe. Ja nie lubię tego określenia, ale takim murowanym kandydatem do medalu jest Piotr Myszka, który myślę, że w tym roku ma bardzo dobry sezon. Do Tokio jadę oczywiście walczyć o medal, to jest mój cel, ostatni medal, którego brakuje w mojej kolekcji, więc mam nadzieję, że tym razem się uda. Trzymajcie za mnie kciuki, pozdrawiam Was serdecznie, hej! W drugim semestrze roku akademickiego 2020-2021 w Zakładzie Pływania i Ratownictwa Wodnego odbyła się specjalizacja z ratownictwa wodnego. Jej uczestnikami byli studenci studiów licencjackich oraz magisterskich studiów uzupełniających z kierunków kształcenia wychowanie fizyczne, sport. Jest to pierwszy kurs w historii 50-lecia naszej uczelni Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Powstała specjalizacja z zakresu ratownik wodny, z czego jestem bardzo zadowolony. Nie ukrywam, że część na tę specjalizację trafia po specjalizacji spływania, a więc pracy aż tyle nie miałem, jeżeli chodzi o przygotowanie ich umiejętności praktycznych. Grupa, można powiedzieć, na wysokim poziomie. Kurs był bardzo profesjonalny, nauczyliśmy się wszystkiego, czego potrzebuje ratownik, no i też bardzo wymagający. W Gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu trwają szkolenia nauczycieli w ramach programu WEFS, AWF Aktywny Powrót Uczniów do Szkoły po Pandemii. Nauczyciele, którzy ukończą pierwszy etap szkoleń, otrzymają certyfikat i będą mogli ubiegać się wraz ze swoją szkołą o pieniądze na dodatkowe zajęcia sportowe dla uczniów. Pierwsza grupa, duży stres, duże wyzwanie logistyczne, duże wyzwanie organizacyjne. Już wiem, że daliśmy radę, że fajnie to wygląda. Pierwsze komentarze nauczycieli są takie, że są bardzo zadowoleni. Przede wszystkim widzą sens tego projektu. Ja się cieszę, bo to jest projekt, który pomoże zniwelować skutki, negatywne skutki pandemii wśród właśnie najmłodszych. W ramach trzeciej edycji projektu Rack Out, mającego na celu wsparcie pacjentów w chorobie nowotworowej, w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku odbył się trening samoobrony z elementami karate tradycyjnego. Trening poprowadził sensei Mirosław Elwart, wiceprezes Polskiego Związku Karate Tradycyjnego. Właśnie zakończyła się trzecia edycja Rack Out, która cieszy się dość dużą popularnością. Dzisiaj w nietypowy sposób, bo aktywność fizyczna to nie tylko bieganie, to nie tylko spacer Nordic Walking, ale jak się dzisiaj okazało, również na sali judo praktykowaliśmy sztuki walki. Aktywność fizyczna jak najbardziej, również jeśli chodzi o sztuki walki czy elementy karate, dla każdego. Ćwiczenia były specjalnie dobrane do uczestników, były elementy jogi, stretchingu, ale też poznaliśmy podstawowe elementy walki, obrony, samoobrony. Spotkaliśmy się z nowym kierownikiem Narodowego Centrum Żeglarstwa AWF IS, Piotrem Ostrowskim, aby dowiedzieć się więcej na temat najbliższych planów działania. W najbliższym czasie startujemy razem z AZS, z półkoloniami dla dzieci i młodzieży. Następnie startujemy z projektem Zdolni z Pomorza, gdzie dzieciaki będą się szkoliły m.in. na żaglach. We wrześniu, aczkolwiek być może nawet w październiku, edukacja morska, czyli szkolimy nauczycieli, którzy będą dzieciaków szkolić żeglarsko. Na pewno różne cykle regat też odbędą się na jesieni.